Dobra, jak prezentacja się wyświetla, to już jest połowa sukcesu. Cześć Wam wszystkim, nazywam się Kasia Łasiuk. Dziękuję bardzo za przedstawienie, to już mamy też za sobą. Jeżeli tu jesteście, to zakładam, że słyszeliście o RODO, o GDPR, o GDPR. Czasem słyszałam takie pytania, Kasia, co to jest za różnica, co to jest to RODO, a co to jest to GDPR? No to jest to samo. I zakładam, że wiecie, co to są dane osobowe. Jeżeli nie wiecie, no to może być tak naprawdę niezłe rodeo przed nami. Czyli taka trochę jazda bez trzymanki. Może jak to prawnicy, ja mam na początek dla Was parę takich gorszych wieści. Bo nie wiem, na jaką skalę prowadzicie Wasze przedsiębiorstwa. Ale niestety, jeżeli chodzi o RODO, to kiedy zaczęliście, jak dużo macie pracowników, jak dużo macie systemów informatycznych, z których korzystacie, jak dużo macie klientów, jak dużo macie kontrahentów, czy jesteście paper free office'em, czy macie jeszcze jakieś tam zalegające dokumentacje papierowe, nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o wdrożenie RODO. Te wszystkie wymogi, które ja się Wam dzisiaj postaram naświetlić w takim naprawdę, no nie chcę powiedzieć minimalnym zakresie, ale takim niezbędnym, czyli chciałabym Wam przedstawić to, co naprawdę powinniście wiedzieć, żeby w ogóle zacząć, że jeszcze tego nie zaczęliście, to przygotowywać się do wdrożenia przepisów RODO. One naprawdę nie będą miały znaczenia, jeżeli chodzi o te wielkości, o te wartości, które Wam przed chwilką przedstawiłam. Kiedyś zadzwonił do nas taki pan i trochę się poczułam, jakby dzwonił do mnie pan Janusz Weiss. I dzwonię do pani w bardzo nietypowej sprawie. Bo zapytał mnie, czy on może zarejestrować spółkę w Ulaanbaatarze. Ja do niego mówię, że wie pan. W sumie ja nie jestem specjalistą, w ogóle nie znam się na rejestracji spółek, ale wydaje mi się, że tak, no. Jak, gdzie pan tam chce wynieść spółkę, to proszę bardzo, ale tak z ciekawości zapytam, dlaczego w ogóle ta Mongolia, skąd no, dość nietypowy kraj. No bo on słyszał o tym RODO i on to w ogóle by chciał wynieść spółkę poza Polskę, najlepiej to poza Unię i w ogóle pozbyć się problemu. Nie ma znaczenia kraj rejestracji waszej spółki, waszego podmiotu. Nie ma znaczenia, jakiego obywatelstwa są wasi klienci. Albo wasi kontrahenci, nawet gdybyście wynieśli tą spółkę do Mongolii, czy do jakiegokolwiek, nie wiem, do Chin nawet byście ją sobie wynieśli, ale planem byłoby, tak jak w planie tego pana, sklep internetowy dedykowany polskim klientom, czy jakimkolwiek obywatelom Unii Europejskiej, to i tak RODO się stosuje. Nie ma znaczenia, jeżeli na przykład ja jestem takim dumnym przedsiębiorcą, samozatrudnionym, nie mam żadnych pracowników, mam wszystko outsourcowane. I znam też jeden taki, no, duży podmiot. I oni w ogóle tacy przydumni, zaczynamy współpracę. My u siebie niewiele mamy. Kadry wyoutsourcowane, księgowość wyoutsourcowana, pieniężnych danych finansowych nie mamy u siebie, to w ogóle poufne, oczywiście, tak jak najbardziej. Nie mamy tego u siebie, to my odpowiadamy. No to tak delikatnie trochę staram się zmienić tą mentalność, że mimo tego, że fizycznie tych danych tam u nich rzeczywiście nie ma, to wcale nie jest tak, że taka spółka, taka firma, taki przedsiębiorca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli na przykład tam go GIODO nasz na czymś przyłapie. W gratisie Wam dorzucę takie dwa mity. Pierwszy jest taki, że jeżeli podczas naszego dzisiejszego spotkania albo podczas jakiegoś szkolenia, albo podczas rozmowy z prawnikami, ktoś Was uświadomi, że na przykład te informacje, które widzimy w KRS-ie, to dane osobowe, to już czasami szok. To, co widzimy w CEIDG, to są dane osobowe. Wizytówkami się wymieniamy i to też są dane osobowe. Mimo tego, że wy teraz już wiecie, że to są dane osobowe, nigdy proszę nie stawiajcie znaku równości pomiędzy tym faktem, że macie dane osobowe i zgodą. Bo to jest taki jeden naprawdę mit od bardzo dawna, z którym ja walczę, bo zawsze jakoś tak się kojarzy, że no ja już mam dane osobowe, no to pani Kasiu, pani nam tam napisze tą klauzulę zgody, no przecież ja zbieram dane osobowe. To nie jest tak. Także tutaj na spokojnie, nie zawsze ta zgoda jest potrzebna, nawet jeżeli wy jej nie zbieracie, bo nie musicie, RODO się stosuje. A kolejna taka rzecz, taki mit, który też wam w gratisie dodam,
to jest to, że wcale nie traktujemy po macoszemu tych informacji, które widzimy w internecie. Jeżeli na przykład mój zarząd podzielił się moim profilem na naszej stronie firmowej internetowej i wy mogliście sobie sprawdzić moje stanowisko w iSecure, mój wizerunek, moją taką notkę biograficzną, mój prezes na przykład tam informuje, że ma syna Eryka, moja Marysia, moja szefowa, która nie lubi, jak mówię, że to jest moja szefowa, informuje, że jest fanką swojej córki. No trochę się o nas dowiecie jednak z naszej strony internetowej, ale to są nasze dane osobowe. Tak czy inaczej. Milczeniem pominę to, że ustawodawca unijny zwiększył nam znacznie kary finansowe, ale to pewnie też już wiecie, do 20 milionów euro za naruszenia. Lub, już tego nie pisałam, a nie, napisałam jednak, do 4% rocznego światowego obrotu. Także uważajcie na te swoje światowe obroty, żebyście tam nie przesadzili. Bo jak okaże się, że macie więcej niż te 40 milionów euro, przepraszam, 20 milionów euro, to no to nałoży, może być nałożona kara wyższa. Słuchajcie, teraz mam dla was lepsze wieści, bo tak się zawsze trochę zaczyna od tych wieści gorszych. Bo tak, miałam wam powiedzieć najważniejsze rzeczy, które wy powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o RODO, ale na tym się nie skończy, bo podsunę wam parę pomysłów, tak naprawdę, co w ogóle trzeba z tym fantem zrobić. No bo na przykład, ja uważam, że wy powinniście ustalić, kto ma u was dostęp do danych. Czy one są rzeczywiście tylko u was w firmie? Jak macie pracowników, to kto do czego ma te dostępy? Czy nie ma na przykład takiej sytuacji, że pół roku temu już gość od nas odszedł z firmy, ale tam jego konto to jeszcze jest aktywne i on tak naprawdę to może się ciągle jeszcze z domu zalogować. I tak się bardzo często, słuchajcie, dzieje, jak macie wspólne konta półdostępniane dla pracowników w takich miejscach, o których nikt nie dba, jakieś Dropboxy, Google Drive, no i taki dział marketingu, map tam sobie po prostu folderek. Albo jakieś grafiki pracy tam są prowadzone, albo jakieś w ogóle wyceny, jakiekolwiek inne, już pomijając danych osobowych, ale również poufne dane dla waszych firm. No i co się okazuje? Odchodzi od nas pracownik z pracy, zmienia firmę. Nie pomyśleliśmy, żeby w ogóle albo przenieść się jednak i wykasować to konto wspólne, dropboxowe załóżmy, albo żeby hasło zmienić. Też o tym no, nikt na to nie wpadł, więc taki gość z domu też jednak się może ciągle zalogować. Ale słuchajcie, gdzie wy powyoutsourcowywaliście te dane, żeby się niby pozbyć tego problemu, prawda? Czyli te serwerownie tam macie nie u siebie, kadrowe sprawy macie nie u siebie, księgowe sprawy macie nie u siebie, promocji sami nie robicie, tylko tam macie firmę, która wam je realizuje. Dlatego, że będziecie musieli, i to wam naprawdę mówię, bo nie ma od tego żadnego wyjątku, popodpisywać specjalne umowy powierzenia z takimi dostawcami. Zwróćcie proszę uwagę na takich dostawców, którzy mogą mieć dostęp do waszych danych osobowych, nawet w takim bardzo minimalnym zakresie. Macie komunikatory może udostępniane dla klientów? Nie wiem, być może macie. Albo macie komunikatory, którymi się wymieniacie informacjami u was w biurze. Też to takie rzeczy, o które raczej nikt nie dba. A może być tak, że taki komunikatorek jest tak naprawdę utrzymywany przez firmę zewnętrzną. Musicie wiedzieć, na czyją rzecz wy tak naprawdę świadczycie usługi i czy macie w ramach świadczenia usług na rzecz własnych klientów dostęp do danych osobowych od takiego klienta. Bo wy będziecie musieli to rejestrować. Mało tego, że wy to może gdzieś macie w umowach, w skanach takich umów w papierze, to wy będziecie musieli na życzenie GIODO okazać taki rejestr czynności przetwarzania, gdzie na przykład z nazwy, z adresu siedziby, z celu, w jakim wy te dane na rzecz waszych klientów macie, będziecie musieli taki rejestr prowadzić. Czy profilujecie? To jest bardzo ważne. Czy w sposób zautomatyzowany wykorzystujecie dane do profilowania, na przykład czy banki z automatu decydują, kto ma dostać jaki kredyt, czy ma zdolność kredytową, czy wy decydujecie, kto ma dostać jaki content marketingowy z automatu, bo się nadaje, czy wy wysyłacie maila o opuszczonym koszyku na przykład, albo czy wysyłacie maile, bo widzicie z automatu po dacie ostatniego logowania, witaj Kasiu, dawno ci u nas nie było, nie zapomnij o naszych promocjach. Jeżeli rzeczywiście wykorzystujecie dane osobowe, nie takie w ogóle wszystkie zapisywane w cookiesach, kto tam, jaka przeglądarka, kiedy ostatnio, jaka lokalizacja, tylko który to konkretnie użytkownik, to wy będziecie musieli mieć na to zgodę. Teraz tak na razie nie wiadomo, czy ta zgoda ma być, czy nie, ale RODO to już na szczęście wyjaśnia. Jeżeli zbieracie zgody, czy wy potraficie to wykazać?
I musicie zapytać siebie i w ogóle sprawdzić u siebie, czy na przykład w ogóle ktoś to dokumentuje. Nawet jak tam mamy piękne checkboxy na stronie internetowej pozaznaczane, to czy my mamy gdzieś tą informację, kto kiedy, jaką zgodę wyraził. Jeżeli ktoś taką zgodę odwołuje, to czy my nad tym panujemy? Czy wiemy, kiedy ktoś zgodę odwołał, jaką, jak na przykład wyrażał 3 albo 2? Bo może być tak, że coś tam sobie zaznaczyliśmy, ale mailing i tak poszedł, a potem mówimy, pani Kasiu, no błąd techniczny, nieaktualną listę maili zaciągnęliśmy. Gdzie wy dane macie? Czy macie dane u siebie na dyskach lokalnych na komputerach? Czy wy te dane macie na serwerach na terytorium Unii Europejskiej? Czy wy te dane macie na przykład nie wiadomo gdzie? Bo tak też może być. No i klient. Długo się mocowali, ale wdrożyli. Microsoft Azure. To im pomaga zdecydowanie zarządzać ich danymi. Dodatkowo dołożyli sobie Office 365. Kasia, nie ma problemu, bo my zastrzegliśmy, że ma to być Europa Północna. Wie dobrze, gdzie są backupy? No i nie wiadomo. Może to już nie być ta Europa Północna, może to w ogóle nie być Europa, może to w ogóle nie być Europejski Obszar Gospodarczy. Czy z kimś się danymi dzielicie? Bo jeżeli tak, jeżeli je udostępniacie na stronach internetowych, jeżeli sprzedajecie dane, tak po przyjacielsku, nie? Na jakichś preferencyjnych warunkach, to pamiętajcie o tym, że w każdej chwili, teraz tak jest i będzie, ja mogę do was napisać, przyjść do waszego biura i narobić wam babanu i zapytać, z kim wy się danymi podzieliliście, konkretnie z nazwy i kiedy i jakie te dane były udostępniane, ale RODO, i na pewno o tym słyszeliście, wprowadza nam prawo do bycia zapomnianym i trochę to jest konsekwencją takiej dosyć głośnej sprawy, która się zakończyła wyrokiem w 2014 roku i była to sprawa przeciwko Google'owi, bo jeden gościu, on tam... Jego wyniki w Google, nawet jak pospłacał swoje zadłużenia, to ciągle były w Google publikowane. I on mówi, no trochę mi to psuje reputację wśród znajomych. To ja napiszę do Google, Hiszpan to był, to hiszpański temperament, nie? Napiszę do Google, żeby pousuwał te wyniki wyszukiwania, żeby mnie w ogóle usunął z Google'a. Co za ambicje. Na co Google mówi, ale my nie za to odpowiadamy, my nie opublikowaliśmy tych danych. To upubliczyła jakaś firma, która prowadzi tą konkretną stronę internetową. No my tylko przekierowujemy cię, w ogóle każdego użytkownika Chroma na przykład, do tej strony internetowej. No i ten hiszpański GIODO myśli sobie, kurczę, kto tu ma rację? Stwierdził, że jednak ten hiszpański temperament ma rację. I nakazał Google'owi usunąć ten GIODO, a Google mówi, no nie, ale my za to na pewno nie odpowiadamy. No i słuchajcie, ten hiszpański GIODO nie wiedział, co mu z tym fantem zrobić. Napisał pomoc o wsparcie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunał powiedział, że Google, ty za to jednak odpowiadasz. I może ten gościu jest na stronie internetowej ciągle. Ja, właściciel strony internetowej, to jedno, ja się tym zajmę w swoim czasie, ale ty, mając swoją bazę w wynikach wyszukiwania, musisz rzeczywiście tych ludzi pousuwać. I to jest między innymi właśnie konsekwencją wprowadzenia tak czarno na białym w RODO prawa do bycia zapomnianym. I słuchajcie, dlaczego powiedziałam o tych odbiorcach? Bo jeżeli wy się podzieliliście z kimś danymi, to wy musicie takie żądanie o usunięciu danych nie tylko uwzględnić u siebie, jeżeli ktoś wam na przykład powie, że ja nie chcę, żebyście mieli moje dane już dłużej u siebie, nie tylko musicie u siebie te dane pousuwać, ale wiedząc, że z kimś się nimi podzieliliście, to musicie do tych ludzi napisać, słuchajcie, mamy takiego tutaj z hiszpańskim temperamentem i musimy pousuwać jego dane. Wy też. Jak macie ich kopie, jak macie ich replikacje, jak macie linki do nich, to też je macie pousuwać. Dlatego wam jest ta wiedza potrzebna. Komu dane poudostępnialiście? Bo inaczej może być rzeczywiście luka z tym realizowaniem prawa do bycia zapomnianym. Teraz pewnie, jak się dzieją jakieś incydenty bezpieczeństwa, to zakładam, że nikt o tym nie wie poza wami. No, mamy te jakieś takie właśnie jeszcze konta z dostępem byłych pracowników, coś nam się z backupem złego zadziało, ktoś źle coś przywrócił, no różne rzeczy się dzieją. Teraz tak to nie do końca będzie, słuchajcie, że to zostanie ta wiedza o incydentach tylko u nas, ponieważ my będziemy mieć obowiązek informowania i teraz uwaga, jeden. Punkt numer jeden. Samego GIODO, to nasi klienci mówią, pani Kasiu, jak pani sobie wyobraża, taki już właśnie
butny. Jak pani sobie wyobraża, że ja będę na siebie denuncjował w organie? Ja mówię, ja bym, no nie wiem, czy to jakby ustawodawca nie posługuje się słowem denuncjacja. No ale rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że mieliśmy u nas jakiś taki nieprzyjemny wypadek, jeżeli chodzi o naruszenia bezpieczeństwa. Jeżeli naruszenie bezpieczeństwa dotyczyło będzie moich danych i będzie powodowało ryzyko naruszenia moich praw i wolności, przykład, wyciekną dane z banku grożące utratą dla mnie oszczędności mojego życia, to też ja powinna być osobiście poinformowana. A trzeci punkt, już na szczęście, słuchajcie, ostatni, to jeżeli macie dane swoich klientów u siebie, bo na przykład pomagacie utrzymywać im system, który dostarczacie, to jeżeli na tych danych coś się u was zadzieje, to jeszcze waszego klienta będziecie musieli poinformować. Ale zgrabnie trzeba będzie taki komunikat opracować, prawda, żeby tam ten klient z nami został potem. Czy wiecie, jakie dane o klientach macie? Musicie podsumować sobie, jaki jest w ogóle zakres danych osobowych, jaki macie, żeby wam się przypadkiem nie pomijało, że wizerunek, że wynagrodzenie, że login, że numer faktury, że numer umowy, to też są dane osobowe. Naprawdę. Jak podpisujecie umowę z osobą fizyczną, gdybym ja na przykład wbrew zakazowi konkurencji współpracowała z wami nie jako z ramienia iSecure, tylko jako ja osobiście, i ja bym była stroną z wami umowy, no to przecież nadając na przykład numer umowie, albo gdybym ja nadała numer fakturze, którą potem bym dla was oczywiście wystawiła, no to przecież po to nadaje się takie numery, żeby zidentyfikować, prawda, z kim była umowa zawarta, albo kto fakturę wystawiał. Jak informacja wam identyfikuje konkretnego człowieka, to znaczy, że to jest dana osobowa. Musicie wiedzieć, jaki wy tych zakres danych macie, bo ja w każdej chwili mogę do was powiedzieć, słuchajcie, podajcie mi wszystko, co macie na mój temat, bo ja się przenoszę. Na przykład wynoszę się do innego dostawcy usługi, nie chcę mi się im podawać tych wszystkich informacji, tylko po prostu gotowe wezmę od was i podam na papierze. Posłuchajcie, jeszcze taka ostatnia rzecz. Faktycznie, do tej pory wam mówiłam, że mówiłam wam o takich rzeczach, o których powinniście wiedzieć i one tak naprawdę nie były związane stricte z zabezpieczeniem danych osobowych, bo chciałabym, żebyście pamiętali, że obowiązek zabezpieczenia danych to wcale nie jest jedyna rzecz do zrobienia. Ja ten blok zabezpieczeniami zostawiłam na koniec i takie moim zdaniem kluczowe, jakie powinniście mieć, to wam tutaj wypisałam. Może być tak, że będziemy takimi George'ami Lucasami i będziemy mieć jodę u siebie, bo na przykład jeżeli okazałoby się, że macie taką technologię u siebie, taką technologię dostarczacie na przykład swoim klientom albo na takiej technologii pracujecie u siebie, która wam pozwala na systematyczne, regularne monitorowanie, na przykład profilowanie, tak? Osób fizycznych, to znaczy, że będziecie musieli takiego jodu u siebie mieć. Może on tam nie być takim staruszkiem skulonym, ale jakiś tam inspektor ochrony danych musi być. Naprawdę, to jest jeden jakby z takich trzech kryteriów, który wymaga, żeby inspektor ochrony danych w spółce czy w ogóle w firmie był. Nie wiem, czy słyszeliście o pseudonimizacji. To jest takie zupełnie nowe narzędzie zabezpieczające, na które może nie tyle wpadł ustawodawca, ale którego zaczął wymagać ustawodawca w pewnych przypadkach. No jak niedawno rozmawiałam z taką dużą spółką, która działa między innymi w Londynie, no i tam rozmawiamy sobie z nimi. Oni w ogóle się cieszą oczywiście, bo kolejnego mają dostawcę, tym razem z Francji, no i tam jest wszystko w ogóle super. Nawet się mailami nie wymieniają z danymi osobowymi, tylko na SFTP-ie sobie wszystko dzielą. No ja ich tak pytam, słuchajcie, macie pseudonimizację? To pseudonymization po angielsku, nie pseudonymization co? Ja mówię, no takie dane nie dane, że tą bazę danych, którą macie główną, to po prostu jakby haszujecie, zamieniacie innymi znakami, tak żeby jak ktoś się do niej włamie, to po prostu danych nie widzi. Dopiero po połączeniu na przykład kolu jakimś do innego miejsca, do innej bazy odrębnie trzymanej, odrębnie zabezpieczanej, da się te informacje połączyć. No chance. Nie mieli. No tego im niestety zabrakło. Szyfrowanie, słuchajcie, to też jest takie zabezpieczenie, jedno z niewielu, naprawdę z niewielu, które wprost jest wymagane przez RODO, bo generalnie ciężar doboru zabezpieczeń będzie spoczywał na was. Naprawdę, nie będzie tak łatwo, że będzie mieć checklista do odhaczenia, to, siamto, zrobione, ciach, będzie laurka od organu. Niestety tak nie będzie. Szyfrowanie, pamiętajcie, że to nie jest tylko szyfrowanie dysku komputera.
to nie jest szyfrowanie bazy danych. To może być szyfrowanie przesyłu danych, to może być nawet szyfrowanie plików. Duża spółka, dumny szef IT. Co tam jest z tym przepływem danych? No okazuje się, że dane z formularza internetowego, serwera webowego są przesłane na serwer centralny. Moje pytanie, no oczywiście, jak? Jak są przesyłane? No tam lecą, tak, połączenie, no baza, tak, mamy hasło administratorów do bazy. Ja mówię, no ale to samo połączenie to co? No pliki, pliki. Ja mówię, dobra, prościej, tak? Hipotetyczna sytuacja. Jestem zdolna, mam możliwość złapania danych w locie. Czy ja otworzę ten plik z danymi? No wyszło, że otworzę. No to zanim spisałam wnioski, to się okazało, jak co trzeba było zrobić, żeby troszeczkę ten stan poprawić. No i się pięknie wyrobiłam chyba w czasie. Proszę bardzo, jak się spięłam. Dziękuję bardzo. W świetle prezentacji Kasi chciałam od razu zdementować wszystkie pogłoski, że my dzisiaj jakąś listę sprawdzaliśmy, że zapisujemy was, nie zapisujemy was. Nie zapisujemy. Ja tu wyrażę zgody. Także. Nie będzie żadnej listy. Są jakieś pytania do Kasi? Zapraszam. Podam mikrofon. To mam nadzieję jest niekaralne w świetle RODO. Ale to jest dobry przykład, na przykład korzystanie z takiej platformy Eventbrite do zapisów na taką, czy teraz należy oczekiwać, że Eventbrite będzie jakby sam z siebie, tak jakby za nas taką umowę powierzenia nam przygotowywał, czy my powinniśmy jednak organizując takie spotkanie ze swoim standardem przychodzić, no przecież Eventbrite jak ma teraz podpisać w nie swoim standardzie umowę powierzenia danych, to ich prawnicy gdzieś w Kalifornii. Mhm. Znaczy mówimy o takiej platformie do zapisywania się na przykład na eventy, tak jak dzisiaj się zapisywaliśmy, tak? Moim zdaniem ja bym się zastanawiała, czy to w ogóle umowa powierzenia jest potrzebna, bo jeżeli tutaj w ogóle nie będzie tematu zgody, dobra, to od razu sobie wyjaśnijmy. Zapisując się na wydarzenie, jeżeli ja mam formularz i będę na przykład poinformowana, kto te dane zbiera, która spółka, w jakim konkretnie celu, że ja mam prawo dostępu do treści tych danych, czyli mam taką informację o tym, co się z danymi zadzieje, zgody nie będę wyrażać, bo nie muszę, to moim zdaniem to wystarczy. Czy po prostu kwestia albo regulaminu, albo wprowadzenia tych informacji do regulaminu, który jest tak czy inaczej akceptowany, albo bezpośrednio pod formularzem. A tutaj moim zdaniem umowy powierzenia nie, no chyba, że Eventbrite ma te dane nie u siebie z formularzy, tylko na przykład serwerze jakiejś innej firmy, albo serwerze na przykład firmy, która, jakiejś agencji na przykład medialnej, która im utrzymuje tą stronę internetową. Na przykład, to jest taka hipotetyczna, tak? Nie robimy audytu, nie wiem, nie wypowiem się. Co się z tymi danymi dzieje, tylko formalnie mogę na to spojrzeć. Ja już się boję. Cześć. Mam pytanie, jak wygląda odpowiedzialność dostawców, na przykład CRM-ów, tak? Czyli moi klienci powierzają swoje dane, mają swoje dane u mnie w systemie. Jak wygląda moja odpowiedzialność w tym momencie? Dobrze, to ja już powiem w kontekście RODO, dobrze? Bo to będzie troszeczkę inne niż to, co mamy teraz. Zacznę od tego, co wynika wprost z przepisów prawa. Jeżeli ja, czyli zupełnie osoba trzecia, nie twoja firma, nie twój klient, stwierdzę, że coś się zadziało z moimi danymi, bo ja na przykład nagle znalazłam w internecie, to ja mogę zgłosić się bezpośrednio do ciebie, na przykład jeżeli ktoś mnie skieruje, że dane rzeczywiście u ciebie były na przykład na serwerach i to wy zawiniliście. Jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia z waszej strony i było to naruszenie zawinione, to w ramach tego naruszenia do wysokości poniesionej szkody odpowiadacie. Może być też tak, że w umowie pomiędzy waszym klientem a wami klient zastrzegł coś więcej, nie tylko taką odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody, ale na przykład jakieś kary umowne za każde naruszenie. My tam kiedyś klienci pytali, panie Kasiu, czy my to możemy wpisać tym naszym dostawcom, że za każde naruszenie 1000 zł? Ja mówię, no możecie. A możemy im wpisać 10 tysięcy złotych? Ja mówię, no możecie. A my wiedzieliśmy, że ta motoryzacja to pisze 100 tysięcy złotych. To my możemy karę umowną 100 tysięcy złotych? Ja mówię, możecie. To już oczek 5 zł, już tam biznes nowy widzą szykują. Ja mówię, no, swoboda zawierania umów, tak? Jak ktoś wam to podpisze, gratulacje i powodzenia.
Także tak, musicie się liczyć z tym, że jakby taka odpowiedzialność kontraktowa też może być, a RODO wprowadza dodatkowo jeszcze jedną rzecz. Nie tylko na linii wy klient, wasz, ale też bezpośrednio ja mogę napisać do sądu skargę o odszkodowanie. Teraz czegoś takiego w ogóle nie ma, jak jestem sprytna, tam pokombinuję sobie z dobrami osobistymi, co, to nie to samo co dane osobowe, ale na razie ja do sądu jakby was pozwać nie mogę, ale w zrozumieniu RODO będę mogła. Okej, dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda przetwarzanie w kontekście RODO, przetwarzanie danych firm, tak, działalności gospodarczych? Powiedzmy, moimi klientami są, zawsze to jest minimum działalność gospodarcza, spółka z o.o. i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o dane tego klienta. Dane tych klientów, tak? No bo ja jestem administratorem, powiedzmy, tak? Tych danych, tak? W jakiś sposób. Tak. To, co masz na umowie, to, co masz na jakimś formularzu, w aneksie, oświadczeniu, pełnomocnictwie, na fakturze, to wszystko dane osobowe, nawet jak dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dlatego że RODO nie robi żadnego rozróżnienia. Nie wiadomo, czy będą nasze przepisy prawa pod tym kątem zmieniane. Na razie na to się nie zapowiada. Więc musimy liczyć się z tym, że to będą dane osobowe w całej rozciągłości, tak jak każde inne, tak jak na przykład konsumenta, czyli zupełnie osoby prywatnej. Niestety, wiem. Okay, dzięki. Zapomniałam wam powiedzieć na początku najważniejszą rzecz, że ja jestem po tej samej stronie barykady, co wy. Ja nigdy nie pracowałam w organie, w sądzie administracyjnym, nie nadaję się do tego, nie zamierzam. Także ja jestem ciągle w sektorze prywatnym i to zawsze naprawdę po tej stronie, co wy. Kolejne pytanie. Witam, dzięki za prezentację. Słuchaj, mam pytanie. Załóżmy, że prowadzę firmy w Polsce, natomiast klientów mam tylko poza Unią Europejską. Na przykład w kraju, nie wiem, powiedzmy Malezja. Mhm. Czy chcesz, RODO też obowiązuje? Tak. I taki Malezyjczyk się zdziwi, że dostanie teraz klauzulę informacyjną. Dzień dobry, zmieniam swoje dane w takim celu. Ale tak, tak. Wystarczy, że masz działalność w Polsce. Mhm. Dzięki. Słyszę. Tak, bo to w telewizji się nie nagra. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Pierwsze jest takie... W ramach RODO odpowiedzialność jest tylko cywilna, czy też karna? Nie, RODO nie przewiduje odpowiedzialności karnej. Tam nie ma przepisów karnych w RODO. Dobrze, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Mamy bazę użytkowników, gdzie jedynymi danymi na temat użytkownika jest jego numer w systemie niezintegrowanym z naszym oraz imię. Czy to jest, jakby podlega według RODO pod nowe jakieś, to są dane osobowe, czy... Ja nawet nie wiem teraz, czy to są dane osobowe, bo to zależy, czy tam da się po tym numerze i po imieniu ustalić, że to jest ta konkretna osoba fizyczna, że nie jest to jakiś tam abstrakcyjny użytkownik. To znaczy, jak polega to ustalenie, tak? Czy to jest tak, że no, jeśli wrzucę do internetu bazę danych imię, numer, tak, który nie jest PESEL-em, NIP-em, numerem dowodu, i ktoś nie ma dostępu do tej bazy, bo to jest wewnętrzna baza pracowników, to czy to są dane osobowe, czy nie? Ale to są informacje, nawet ten numer i imię o jakiejś osobie w firmie i firma ma jeszcze inne dane o tej osobie, tak? To moim zdaniem tak, w tym przypadku będą, bo firma ma możliwości połączenia tych informacji z innymi, które są w innych miejscach przechowywane. Więc moim zdaniem w tym przypadku to będą dane osobowe. To ustalenie... Czy jakiś pakiet, czy nawet jedna informacja to już dana osobowa, czy jeszcze nie, to odpowiedzenie sobie tak z polskiego na nasze na takie proste pytanie. Czy ja bez specjalistycznej wiedzy, bez wielkich nakładów finansowych, w prosty sposób, szybko mogę to zrobić, czy ja mogę ustalić? Czyli na przykład, czy ja wpiszę do Google, czy ja otworzę sobie innego Excela i sprawdzę po imieniu i po tym samym numerze, czy ja sprawdzę w polu Ctrl-FM wezmę i w systemie kadrowo-płacowym wpiszę ten numer i mi wyskoczy tam taki pracownik. Także to naprawdę zależy. W tym przypadku wydaje mi się, że to mogą być dane osobowe, jak da się połączyć z innymi z firmy. Ale patrzymy o tym z punktu widzenia firmy, nie z punktu widzenia konkretnego pracownika, tylko z punktu widzenia firmy. Jak firma ma informatyków, którzy jej to zrobią, albo ma kadrową i informatyka, którzy we współpracy tak to załatwią, to tak. Kolejne pytanie. Dobry wieczór, ja mam pytanie. Jaka jest odpowiedzialność właściciela firmy versus pracownika, który czegoś nie dopełnił? To jest dobre pytanie. Tylko mówimy o właścicielu firmy, na przykład jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. I dopełnię. Na przykład jak wynajmujemy agencję marketingową, która robi jakieś konkursy, puszcza newslettery i pracownik zatrudniony w tej agencji nie dopilnuje czegoś, popełni jakiś błąd. Jak wtedy wygląda odpowiedzialność?
Hashtag człowiek najsłabsze ogniwo. Odpowiedzialność zlecającego jest zawsze, 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 zawsze. Zlecenie usługi i nawet popełnienie błędu przez pracownika, czy to mojego, czy to jeszcze innej firmy, nie wyłącza odpowiedzialności tego podmiotu pierwszego, który zawsze, zawsze jest na tej szczycie piramidy odpowiedzialności, co najwyżej. Potem wobec tego pracownika, który rzeczywiście zawinił, można, nie wiem, konsekwencje dyscyplinarne wyegzekwować, można spojrzeć do kontraktu cywilnoprawnego, czy on tam przypadkiem nie naruszył jakiejś tam należytej staranności, to może coś cywilnoprawnie też od niego zechcemy naprawienia szkody. Może karnie jako osoba fizyczna odpowiadać, ale nasza odpowiedzialność jako tego, jako tej firmy, tak, po pierwszej kolejności zbierający dane nie jest niestety wyłączona. Niestety. No i zakończyliśmy też złymi wiadomościami. Może jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze jedno. Która się da dobrze. Dzięki za prezentację. Organizuję meetup przez meetup.com. Generalnie nie jestem ani firmą, niczym, jesteśmy jakąś tam społecznością. No i zbieramy jakieś tam dane, znaczy ludzie zapisują na ten meetup, często z nieprawdziwymi informacjami, w sensie danymi, ale jakiś tam e-mail jest chociażby. Jaka jest tu odpowiedzialność i czy coś na mnie, coś mi grozi? Ja myślę, że meetup się powinien mocno zastanowić, jak ten problem rozwiązać, umożliwiając użytkownikom organizowanie eventów czy wydarzeń na meetupie, bo meetup w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z danymi użytkowników. Jak ja wchodziłam na meetupa i rejestrowałam tam sobie konto, to ja widziałam regulamin i w regulaminie była mowa o meetupie. Jako tej firmie, spółce, która za całą platformę jest odpowiedzialna. Jeżeli oni rozpisują tam usługi w tym sensie, że platforma umożliwia organizowanie eventów, przecież taki użytkownik, on się przestaje być tylko takim szarym użytkownikiem, a no organizuje wydarzenie i ma listę, wie kto przyjdzie z imienia, z nazwiska, ze zdjęcia, bo tam przecież są zdjęcia na meetupie. Moim zdaniem meetup powinien ten problem rozwiązać i na przykład umożliwić, może trochę przebudować tą platformę. Jak ja się rejestruję na konkretne wydarzenie, to tam informacja powinna być od tej osoby organizującej na przykład. Ale ja nie uważam, że my się stawalibyśmy wtedy odrębnymi administratorami danych w tym momencie. Bo to się dzieje i tak w obrębie tej jednej konkretnej platformy. Można, ale to już będzie poza na pewno regulaminem meetupa, to wtedy ja bym to robiła na własną odpowiedzialność, tak. A jeszcze bym ten temat fejkowych danych trochę dalej pociągnął. Kiedy ktoś po prostu w moim formularzu kontaktowym zostawi maila i telefon, ja się skontaktuję z nim w celu sprzedaży, bo w tym celu ktoś wypełnił formularz, okazuje się, że to nie są jego dane, podał lewy mail, lewy telefon. I czy ja mam wtedy kłopot? Domyślam się, że tak. Jak się przed tym bronić? Tak, zobaczcie, że wam napisałam jakość danych weryfikacji elektronicznych formularzy. To odpowiem na to pytanie. W naszym obowiązkiem jest posiadanie danych merytorycznie poprawnych. Ja wam mogę pokazać czarno na białym, że RODO o tym mówi. Więc jeżeli ja nie zrobię nawet w minimalnym zakresie jakiejś czynności, która by mi pozwalała te dane merytoryczne zbierać, czy poprawne zbierać, ja mogę odpowiadać za to, że one są niepoprawne, na przykład wyślę maila nie na ten adres, na który jest potrzebny. Jeżeli mamy formularz elektroniczny, to akurat z tym jest no prosto i nieprosto, bo na przykład wystarczy tak, podaję maila, podaję numer telefonu, to wystarczy na przykład przed wyślij zbudować jeszcze jedno pole czytujące te wszystkie informacje. Na przykład sprawdź, czy one są poprawne. Jeżeli ja na przykład zapisuję się na newsletter, to dajcie mi dwa pola do wpisania mojego maila. Tylko nie tak, że w tym drugim polu to jest z automatu skopiowany ten pierwszy e-mail, tylko żebym ja z ręki wpisała raz jeszcze. Tak jak czasami hasła się wprowadza do systemów i powtórz hasło, powtórz hasło. Można dawać linki potwierdzające, no ale już jest troszeczkę bardziej zaawansowane, czyli na przykład zanim ja wyślę formularz, zanim się na przykład zarejestruję, to ja dostanę na tego maila, który podałam, informację o tym, że ktoś próbował z twoim mailem się zarejestrować tu i tu. No jeżeli ja się na przykład kopsnę i tam zapomnę o tej kropce pomiędzy imieniem i nazwiskiem w mailu, to jest jeszcze ta szansa, żeby te niepoprawne dane usunąć. No ja też lubię dużo mówić. Wiem, muszę już kończyć. Ale tak, my byśmy odpowiadali za te dane też, za niemerytorycznie poprawne. Wielkie dzięki, Kasia Łasiuk.